fabuła wita cię. Ja i moi ziomki, nikt gorszy, nikt lepszy. Jestem po to, by prawdę przynieść. Policyjne ścierwo, to wrót największy. Twarda bania i zaciśnięte pięści. Tu powstają ważne bity, tu powstają ważne płyty. WWA dzisiaj jest wprost i przedstawi najważniejszych artystów i najważniejsze dokonania, które ta wytwórnia ma już na swoim koncie, a przed nią jest na pewno wielka przyszłość, bo tak jak widzę, nie chcecie słuchać tylko komercyjnego rapu do zabawy. Interesuje was to, co jest do powiedzenia w tej kulturze, bo sami o tym myślicie, sami to czujecie, więc do tego docieracie. Do tego jest też prosto i to jest bardzo ważna scena, którą stworzył Wciślak, którego tutaj nie ma, którego gorąco pozdrawiamy, może się gdzieś tu przewinie przez kadr, to Wciślak, to słynny Pedro, który po prostu założył tą scenę razem z Sokołem i stworzyli coś naprawdę wartościowego, coś co na pewno przejdzie do historii. Zippy 2003, Zipperia, właśnie ta SAP Elo. Czysta pokusa cię zmusza do tego, żebyś złego rusał w uszach. Głucho nic nie słucha, zwiapie sucho, tracisz ducha. Teraz słuchaj, jak kolejny w duchach się pogłębił. Inny przepił, inny przegrał, inny widział jak to zebrał, bo nie przestał. Gdy nadeszła na to pora, teraz zmora to jest to, byś przypomniał sobie wczoraj. Zapraszamy do prosto, WWA przedstawi jak powstaje niezależny, prawdziwy, treściwy i ważny rap. Ole, to jest underground, tu nie ma sekretarek. Nie ma asystentów, terminów, deadline'ów. Tutaj jest prawdziwy rap. Pono, jak wygląda dzień w studio? Wesoło. Ale na ogół, jak tutaj wpadasz, co tu się dzieje? Znaczy to z reguły to wygląda tak jak w każdym studio. Wyciągamy teksty, leci muzyka, wszystko jest tam już dociągane do końca. No i nagranie, nie? Także standardzik. Kwestia tego, że mamy gdzie to robić, wiesz, co chodzi. Tak to wygląda. Pokrótce, jak to się wszystko tutaj zaczęło i jak to mniej więcej wyglądało do dzisiejszego dnia? Znaczy, wyglądało to w ten sposób, że było tam założenie wydać, założyć wytwórnię niezależną, prosto Soku miał taki patent na to. Chora spora narkomanów, zoba popa się zastanów. Ile namów czyha od hazardu do kielicha. Wszystko pycha, dziwki, fiwki, przepych wycha. Smak rozrywki szybko wciąga i coraz więcej żąda. Oddasz wszystko co masz, jeśli poddasz się pokusie. Możesz stracić twarz, możesz przeżyć życie w skrócie. Twoja sprawa, gdy pokusa cię dopada. Sam za siebie już nie odpowiadasz, bo to ona tobą włada. Ból ci zada, jeśli posłuchasz. Jesteś słaby, jak górę bierze pokusa. Elo. Znaczy nie, no zawsze to brzmi lepiej, wiesz, kartki się rymuje na próbę, a potem wiesz, jak sobie obcykasz, to i tak z głowy jedziesz, bo to jednak wiesz, inny żywioł, jak masz już wiesz, w głowie to, nie, już tam bardziej emocjami tam balansujesz. Był taki moment z moją płytą, że nie mogłem się dogadać z żadną wytwórnią, mówię do Sokoła wtedy czas na prosto. Nie? I dlaczego się nie mogłeś dogadać? No bo to wiesz, jak to polskie wytwórnie, no nie traktują, znaczy nie wiem jak w tym momencie, bo to było jakiś czas temu, nie podchodzili do tego poważnie, wiesz co chodzi, jakoś tak zawsze był ten rap w dużych wytwórniach traktowany jako jakaś tam, wiesz, podrzędny gatunek i mi to nie pasowało po prostu, nie pasowało mi podejście do tego jako do masówki, jako zrobienie czegoś na odwal się, jak to jest, wiesz, jednak fragment mojego czasu to nie jest coś, co robi się w miesiąc czasu, tylko przez jakiś tam okres dłuższy. No i uważam, że potrzeba troszeczkę więcej uwagi na to wszystko niż proponowało mi na to wielkie wytwórnie. No i tak w Soku wszystko zaczął ogarniać, z Pedrem się dogadał. Razem z Vato Pedro urządzili to studio, żebyśmy mogli sobie nagrywać w spokoju. I wiesz, no jakoś tak to się zaczęło, no i trwa do teraz. Potem była płyta WWO. I jak gdyby, wiesz, cały czas powstają nowe materiały, Chem Gruzi, Pere, robimy. To co po mnie zostanie, to te słowa, nieśmiertelna nawika, się składowa, cały czas odowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczysz, bo to dla nas coś znaczy, próbuję wytłumaczyć słowem tym, czym jest ryb i zawarty w nim sens, nie wiesz o CB, włącz rewenc, przewin wers, to precedens, przetrwania, co prawdę odsłania, do nagrania, to wyłania nas, spośród ma, ludzi las, w nim ciężko się oddalać, czas pokaże co dalej, nie szale, przy stopu, posłuchaj hip-hopu, unikniesz wielu kłopotów, wnioski wyciągnij, byś był gotów im czoła stawić, każdy kawał spróbuj sprawić, byś mógł się poprawić. Trudno powiedzieć, czy to jest praca, na pewno zajmuje to dużo czasu, jeżeli się robi materiał cały, jeżeli chcesz wydać płytę, która będzie zauważona, która dotrze do ludzi w ten sposób. A czy to jest pracą dla mnie, zostawiam to dla siebie po prostu. Soku też zawsze mówił, że ważne jest to, jakie zespoły
będą nagrywały dla prosto i żeby dobierać odpowiednich ludzi i dzięki temu rosnąć w siłę. I wydaje mi się, że jak coś jest szczere, jest robione z serca, to zawsze znajdzie odbiorców. 10 płyt dla wszystkich, którzy napiszą na maila jakieś mądre rzeczy i treściwe na temat wytwórni Prosto, jednej z najważniejszych wytwórni undergroundowych w Polsce. Chciałbym poznać waszą opinię i co wy w ogóle na ten temat myślicie. I jest 10 płyt właśnie z tej wytwórni. Każdy będzie mógł sobie wybrać, jaką sobie życzy. Ja mam wrażenie, jak tu przychodzę, zresztą tutaj zdarzało mi się jakoś znaleźć, że tu jest bardziej rodzina jak biznes, spółka. Nie masz takiego wrażenia? Nie, no tak jest. Tak jest. Spędzamy wspólnie czas i w dobrej atmosferze staramy się coś zrobić. To jest serce naszego systemu, mikser. Odsłuchy Yamaszki, w sumie klasyka, ale bardzo dobrze się pracuje, bitmaszyna. W sumie fajne jest to, że możemy się wymieniać, wysyłać sobie podkłady do Poznania czy chłopakom z Gdańska. No i rodzinnie, ktoś przyjedzie do nas, my jedziemy do kogoś. Czasami są jakieś melanże, które przeradzają się w sesje nagraniowe, czasami sesje nagraniowe przeradzają się w melanże. No. Dookoła czyha pokusa goła, wszędzie gdzie nie popatrzę. Alkoholowe melanże. Poziom podnosi się cały czas, z dnia na dzień. Natomiast słuchając płyty po jakimś czasie można właśnie wyłapać jakieś błędy. Teraz już z jakimś dystansem słucham płyty Witryn i wydaje mi się, że w sumie mimo tych wszystkich nerwów i tego, że naprawdę i był polski czasowy, udało nam się. Z ostatnich produkcji bardzo jestem zadowolony z płyty WNB. Chłopaków z Białegostoku, zresztą puszczaliśmy wcześniej kawałki w tle. Kozacka produkcja, naprawdę wydaje mi się, że jedna z lepszych, które wyszło ostatnio. Co jest najważniejsze w Prosto moim zdaniem, to jest to, że tu cały czas żywy jest duch Zip Składu po prostu. Jest najmocniejszej formacji korowej, undergroundowej, polskiej. Powiedz Fu, gdybyś miał komuś powiedzieć, co to znaczy Zip Skład, co to jest duch Zip Składu w sensie konkretnym tego, co stworzyliście, to co byś powiedział? Duch Zip Składu to jestem ja, duch Zip Składu to jest ono, cała reszta Ziperyk oraz w witrynach odbicia Fundacja numer 1. To jest cały duch i w ogóle duch Zip Składu to jest cały Zip Skład. Jak my wszyscy się połączymy, wszyscy razem, to jesteśmy jednym wielkim duchem, nie? A tak jak każdy z nas osobno, to jest mało duszkę ma. Rana mi, rana na, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Rana mi. Rana na, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Rana mi, rana na, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Rana mi, rana na, jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Jestem pewien, to jest dla mnie proste. Zipowe projekty okazą się owocne. Przyjdzie czas, to wtedy odpocznę. Na pewno nie spocznę, dopóki nie skończę tego, co zacząłem, synchro. Sokołem, ZIP ekipą, to wszystko przeciw komercyjnym hitom, które sam nie mogę wierzyć, setki przeżyć. Wrażeń czasem mocnych, moc zdarzeń dziennych, nocnych, moc niezapomnianych rad pomocnych. Wszystkich dobrych znajomków, czekałeś na nielegal, czekaj, poczekaj na następne nagrania ziomku. Przed zgibą sekcji, czy kiedyś dojdę do perfekcji, nad sobą pracuję, czasem człowiek się hartuje, z czasem zamyśliłeś się, to zejdź na ziemię. A my chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, którą mówię wam zawsze, że kto nie robi przerwy, to bardzo szybko straci nerwy. To jest ważny message. Mam nadzieję, że dotarł do wszystkich i zawsze dociera, gdzie powinien. A tymczasem najważniejsza w tej chwili, najważniejszy ruch wytwórni Prosto to jest Hemp Grew, który niedługo już wyda swoją płytę. I to jest Wilku. Nie mamy tutaj ze sobą niestety Bilona, który gdzieś się zawieruszył. Ale jest z nami chudy. Ale jest z nami dziecka. Chudy, czyli mały wilk, prawda? Młody. Najmniejszy na rybek, wytwórni Prosto. Dlaczego się zdecydowałeś, Wilku, na Prosto, powiedz? Prosto. Czemu Prosto? Prosto. Chyba proste, że Prosto, bo jest nielegalną wytwórnią, która, tak jak mówisz, wydaje same asy, jak do tej pory, oby tak dalej. Dobrze się tu czuję, jest swobodna praca z Wacem, spokojna atmosfera w studio. Akurat nie dzisiaj, bo wy jesteście na moim dniu, ale jest dobrze, jest wesoło, rozumiemy się z Wacem, to jest najważniejsze. Tak. Waco. Co? Waco. Chcesz podbicia? Co? Kotu, Mokotów na zawsze, Mokotów.
Zawsze jestem i będę tym, kim byłem. Tu się urodziłem i umrzeć bym chciał tu. MOK, OTW, chęt gru, jak drszerze, żół ławka. Na zawsze tu zostanę, ustawka przy kamieniu. Ty wiesz, co jest grane, ziom, wiem. Leci dzień za dniem, Laguna 2-4 na dobę. Ze mną BZDZM, joint jak tlen. Fibrobark pary na przyświcie. Kolorowo przestaje się, szare życie. Wieczorem i o świcie, uziomali, zawsze mam pokrycie. Nikt nie wali, ten pali, ten pije, się żyje dzieciak i to się zgadza, Skłod Maria, tam była nasza baza. Wiele teraz nas ogląda takich młodych talentów, które coś próbowałyby pewnie zrobić ze sobą. Patrzą i nie wierzą, że tu wam się udało, co oni mają robić, żeby im się udało w jakiś sposób. Pracować, tu może powiedzieć coś chudy. Kurwa, rapować po prostu, no. No piszę o tym, no, co ja piszę w tekstach, no to żeby było dobrze, no. Po to, że... żeby coś zmienić, no na pewno policji coś może mogę napisać, ale to nie chodzi o to, no bo tak jak mi tutaj mówił Robert kiedyś, to, że ja nie pisał o policji tekstów, no bo że nie kozaczyć po prostu, bo kozaki już dawno wyginęły, nie? To jest młoda szkoła Hemp-Gru. To jest Hemp-Gru. Chcesz grać ze mną? Odradzam, odpada ten, który zwadza, walcz i uważaj, bo miejskie bagno wciąga. WWAM oka jak nowy smak jointa. Nie zapomnę o początkach dla braci piątka. Służeźnia, Pigalak, 271 teren, pierwsza jazda i przyjaciele. Elo, bez tak trochę, wiesz, bez powietrza. Jedziesz. Jeszcze raz? Jeszcze raz, dawaj trochę dalej, jest 5 cm. Trochę za nisko jest, ale dawaj. Rap, który prezentuje Hemp-Gru, Peja, WWO, Wodi, ma swoje korzenie w rzeczywistości głęboko i ci ludzie na pewno przeżyli życie intensywnie i mogą się wypowiadać na tę sprawę po prostu, tak, a nie inaczej. Ludzie, którzy tam mają swój bans czy coś, to jest w ogóle light muzyka i to jest muzyka do zabawy, a nie do myślenia, więc musi być jedno i drugie pewnie. Powiedzmy, że na tym właśnie będziemy kończyć dzisiejszy odcinek WWA. Miałem niezwykłą przyjemność odwiedzić i pokazać, zaprezentować i przedstawić wam Serce Prosto, jednej z najsilniejszych wytwórni niezależnych. Ja nawet zaryzykuję takie stwierdzenie, że najsilniejszej.